piąty właśnie się pojawił. No to zamykamy knajpę w takim razie, tak? No dokładnie, no. Cześć wszystkim, witajcie na kanale Arturka. I dzisiaj razem z wami będziemy oglądać odcinek, który jeszcze nikt nie oglądał na YouTubie. Czyli sezon 18, odcinek 10, który polecił mi widz. Więc zaczynamy. Tychy to ponad 100-tysięczne miasto leżące na południu aglomeracji śląskiej. Zajrzeć tu można na rynek, zwiedzić browar, a odpocząć nad jeziorem. Na obrzeżach miasta, przy drodze do Mikołowa, poczuć się można jak w Grecji, a to dzięki restauracji Zorba, prowadzonej przez Krystynę. Mój mąż stwierdził, że po prostu chce otworzyć pizzerię, ponieważ lubi gotować. Ja nie byłam na początku zbyt zadowolona z tego powodu, ponieważ byłam w ciąży i wiedziałam doskonale, że to jest bardzo ciężka praca. Pizzeria została otwarta. Była Emilka, panią menadżer. Mieliśmy tylko pizzę na dowóz, a chcieliśmy mieć też lokal z klientami. Stwierdziliśmy, że... Ale czemu restauracja grecka? Przecież Grecja a pizza to jest... To nie pasuje do siebie, już rozumiem, bo on otworzył restaurację włoską i pizzerię. To okej, okay, to ma sens, ale nie grecką i pizzerię. Kolejną pizzerię w Tychach, no to tak nie za bardzo. Polskiej kuchni jest też bardzo dużo. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu, żeby stworzyć coś, czego nie ma. I padło na grecką kuchnię. Grecja kojarzy się przede wszystkim z wakacjami, z lekkim jedzeniem, fajne kolory. Najprostsze skojarzenia miały wystarczyć. Nie znaliśmy za bardzo kuchni greckiej. To był taki pomysł spontaniczny i stwierdziliśmy, że poznamy kuchnię grecką. Przepisy z internetu wzięliśmy. W tym okresie w życiu właścicieli nastąpiły spore zmiany. Później się pojawiło maleństwo, które się niestety troszkę za szybko urodziło i mieliśmy dosyć dużo problemów z córą. Mój mąż dostał pracę w innym mieście i mówimy, no to ja to poprowadzę, z tym, że dziecko jest najważniejsze. Mój mąż mnie zapewniał, że nie muszę się zajmować, bo Emilka ogarnia wszystko. Jest odpowiedzialna za to, żeby pracownicy byli, żeby były wszystkie produkty, które są potrzebne. Gdyby nie przejmuj się, jest ogarnięte. Znaczy, że nie jest ogarnięte, skoro oni dzwonią po Magdę Gessler, czyli... ja znowu nie pamiętam, jak ta kobieta ma na imię, no ale powiedzmy, że będzie Magdalena. Czyli Magda nie dała sobie rady i po to zmienili po inną Magdę. Już Gesslerową. Relacje z panią menadżer nie ułożyły się idealnie. Ogólnie wyglądało to tak, że Krysia... Emilia! Okej. Okay. O, teraz zapamiętam to imię i już będę cały czas prawidłowo mówił, czyli Emilia. Się nie wtrącała większość rzeczy, ale no bardzo dużo było sporów a propos wystroju. Praktycznie wszystko jej się nie podobało, co ja robiłam. Ja bardzo lubię rzeczy związane z dekoracjami, z wystrojem, bo wydaje mi się, że potrafię to zrobić na całkiem ładnym poziomie. Nie podobają mi się kolory wazonów niektórych. Nie podoba mi się obrazek z pizzą. Są szczegóły, które no, nie grają w mój gust. Choć diabeł tkwi właśnie w szczegółach, Emilia podejrzewa, że chodzi o coś więcej. Konflikt się wziął od tego, że pani Krysia nie chciała w ogóle pizzerii ani restauracji. Była to decyzja jej męża i moja. Myślę, że już to nastawienie Krysi od początku było bardzo negatywne. Jak się pojawiałam, mówiłam o moich spostrzeżeniach, że to nie powinno być tak. Powinno być inaczej według mnie. Często słyszałam, ja tutaj ustawiłam i nie do zorganizuj pracy, bo wprowadzasz zamęt. Między paniami iskrzy. Co ciekawe, tylko w pracy. Na stopie zawodowej miłości między nami nie ma, ponieważ mamy odmienne charaktery, natomiast to jest bardzo dziwne. Na stopie prywatnej, bo znamy się już bardzo długo, jedna za drugą wskoczył ogień. W momencie, kiedy urodziła się moja Gosia, Emilka bardzo mi pomogła i do końca życia będę wdzięczna za to, co zrobiła. Skomplikowane relacje między paniami to jedno, biznes drugie. Ale ten pod rządami Emilii nie rozkwitł. Patrząc na wyniki finansowe, w pewnym momencie widziałam, chyba się troszeczkę źle dzieje, bo wciąż dokładamy do tego interesu. Jadłospis został nam tak narzucony właściwie. Wymyślono to i to i kazano robić. Ja jechałam do Grecji i kosztowałam różnych tam dań, tak jak musaka i tak dalej, i cacyki były gęste. Tu no, są zbyt wodniste i przypominające mizerię. Myśmy mówili, pani menadżer. Nie byłam w Grecji, ale dosyć dużo się naczytałam. No i ja już mam rozwiązanie.
skoro ty nie byłeś w Grecji, a te panie byli w Grecji, to idź do tych pań. Albo najnie. Bierzesz sobie tydzień urlopu i lecisz do Grecji, żeby sprawdzić sobie swoje, jak to. Na pewno tu mało nie zarabiasz w tej restauracji, więc stać się na jeden tydzień wakacji, a jak nie, to niech szefowa, albo sama szefowa niech pojedzie sobie do Grecji i zobaczy, jak to jest w Grecji. Tydzień mi się wydaje, że wystarczyłoby, żeby spróbować wszystkich dań, które są w Grecji i wtedy plus minus to wdrążać w swoją restaurację. Zaangażowanie Krysi to jednak za mało. Restauracja potrzebuje pomocy z zewnątrz. Za chwilę będę miała urodziny. Całkiem niedługo, w październiku, one będą okrągłe. I chcę udowodnić sobie przede wszystkim, że potrafię poprowadzić restaurację. Chciałabym, żeby pani Magda pomogła mi w rozwiązaniu sytuacji, która jest między mną a Emilką, ponieważ cenię ją jako człowieka i bardzo chciałabym, żeby nam się współpraca układała. Znając Magdę Gessler, ona przyjdzie i to mi Emilię zwolni jako pierwszą. Zobaczycie, jak będzie. Zorba kuleje. Oto by znów zatańczył, postara się Magda Gessler. Po raz trzeci zaproszono mnie do Tychów. Dwie pierwsze rewolucje, bardzo udane. Tym razem zaproszono mnie do restauracji greckiej. Bardzo jestem ciekawa, ile będzie Grecji w restauracji greckiej na Śląsku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gorąco. Wy nie macie klimatyzacji, co? Nie mamy klimatyzacji. Niestety. Jak ludzie mają jeść, to muszą mieć powietrze. Jak nie mają tlenu, to nie mają apetytu. Coś niesamowitego, jak Grecję można przerobić na Polskę. Nie ma liści winogron faszerowanych. Wszystko kurczak i wieprzowina. Czy jest jakaś potrawa z jagnięciny? Nie, niestety jagnięciny nie mamy. To znaczy nie mamy Grecji. Dzisiaj jeszcze mamy też musakę. Z kurczaka czy z wieprzowiny? Z wieprzowiny. To ewenement. Dobrze, ja spróbuję, ale to jest po prostu jakieś wielkie nieporozumienie. On ma nic w cieście filo? Niestety nie ma. Mamy jakiegoś Greka? Czy to jest... Nie, wszyscy nie udają Greka. Poproszę do tzatziki, te podpłomyki. Sałatę grecką. I ten bulion tradycyjny z sokiem z cytryny polewka Zeusa. Dobrze. Suzuki jest jeszcze. I jedyne danie, które jest wołowiną, frytki, bardzo greckie, ryż po grecku, surówki tzatziki. Dziękuję. Ale będę za to p***ł. No na pewno, przynajmniej jedną rzecz. Najpierw niech rozmrozi się chlebek. Co ma być, to będzie. Sos tzatziki to wizytówka kuchni greckiej. Szerszeń w magazynie jest. Gdzie jest to szerszeń? W magazynie. Trochę ja się boję tych szerszeni, bo mam stwierdzone uczulenie na jad owadów. No nie jest to bezpieczne dla mnie. Dobry wieczór, pani Magdo. Ja chcę wyjaśnić sytuację z zamkniętymi oknami. Mamy szerszenie gdzieś tutaj blisko i jeden właśnie się znalazł w magazynie. Dlatego nie starajmy się nie otwierać okien na oś. No ale to nie jest dobre wyjście, to trzeba zamknąć restaurację albo wezwać straż pożarną. Chyba że gościa uda się wyprosić lub coś w tym rodzaju. Jaki ten gość jest odważny w ogóle. Ja tam bym jako pieszy uciekał z tej restauracji, a nie siedziałbym tam i tym bardziej nie zabiłbym go. Łapką na myszy, czy tam na muchy, nie wiem co to jest. Odważnie. Dobry wieczór, ja dzwonię z restauracji Zorba. Chciałam zgłosić, że mamy szerszenie w lokalu. To są dosyć niebezpieczne stworzenia, a koleżanka jest uczulona. Pan powiedział, że wysyła samochód. Straż ogniowa już pędzi, a w kuchni pali się robota. Tradycyjna grecka zupa to bulion z jajkami i cytryną. W olimpijskim wydaniu bywa przysmakiem bogów. Proszę, polewka Zeusa. Woda. Na dietę idealna. Taka szpitalna zupka na ryżu. W Grecji myślę, że nikt by tego nie zjadł, bo tą zupę się robi trochę inaczej. Daje się oregano. Nieszczęście. A dalej nie powiedziała, co się jeszcze daje, bo zapomniała, co tam jeszcze idzie. Musaka to zapiekanka. Niekoniecznie podgrzewana w kuchence mikrofalowej. Sałatce zostanie to oszczędzone, za to gdy zwolni się miejsce, swoje kilka minut promieniowania dostanie ryż po grecku. Tymczasem szerszenie kontratakują. Ja pierniczę, co się jeszcze tutaj stanie?
Ja uciekam, bo to jest coś, czego się najbardziej boję na świecie. Ej, jedzie straż pożarna. Możesz, Musakę. Straż pożarna do tych szerszeni. Nie myślałam, że coś takiego wyjdzie. Tu człowiek się starał, tyle z ogródka przyniosłam i w ogóle... Mamy szerszenia w środku, wleciał do sali z panią Mando. Piąty właśnie się pojawił, szerszeń. No tak. Dowódca strażaków stawia czoło wyzwaniu. Zalecenie będzie to wyjść na kurtę obecną. Stanowczemu zaleceniu lepiej się nie sprzeciwiać. Zaczyna się poszukiwanie zbójeckiego gniazda. W zasadzie trzeba zamknąć lokal, prawda? Tak, dokładnie. Jeśli nie zlokalizujemy i nie usuniemy, to pasuje wszystkich ludzi ewakuować. A gniazdo nie jest zlokalizowane? Nie. A jest dużo tych szerszeń, trzeba będzie całe poddasze zbadać. Możecie to nawet dzisiaj zrobić? One na pewno nie utworzyły sobie gniazda w jeden dzień, także tutaj właścicielka po prostu sobie troszkę chyba zaniedbała. No dużo rzeczy zaniedbała, zupę po grecku też. Tego się nie spodziewałam. Ale to naprawdę jest przerażające. Ukąszenie szerszenia może spowodować śmierć. To zamykamy knajpę w takim razie, tak? No dokładnie. Zamykamy. Dzisiaj koniec rewolucji, ponieważ właścicielka zaniedbała tą sprawę. Nie wiadomo, gdzie one są, skąd się biorą. Wszyscy się boją. Pani Magda uciekła. Koniec Grecji. Zaczął się siąd za zaleceniem strażaków. Należy restaurację zamknąć. Mam nadzieję, że do jutra znajdą gniazdo, że szerszeni będziemy mogli dalej pracować. Liczę na to, że szerszeni się wyprowadziły. Będę mogła dokończyć moją degustację. W świetle dnia swoje uroki odkrywa otoczenie restauracji. Pocztówkowo to tu nie jest. Co za okolica. Antyszerszeniowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szerszenie są? Nie ma. Pani pamięta, co ja wczoraj zamawiałam? Tak, pamiętam. Długo będę czekała na musakę? Nie. Tylko przyszła i od razu. Długo jeszcze, już ma być jedzenie, już 15 minut temu miało być jedzenie. Gdzie jest to jedzenie? I to mi się podoba. Myślę, że tylko kilka minutek, za chwilę. Mikrofali? Nie. A jak odgrzewacie? Na słońcu. Na parapet kładą od samego rana i ono się grzeje. W piekarniku, tudzież w piecyku. W piekarniku podgrzewamy, jasne. W piecyku musaka, nie? Robicie. Tak. Dobrze. I naprawdę myślą, że ten gość, który trzyma kamerę i to wszystko nagrywa, że on jest głupi i jest debilem i nie widzi, gdzie oni to, co z tym robią w ogóle. A jednak dziś wyjątkowo piec zostanie użyty. Czy ja mogę panie prosić, żeby się panie przedstawiły, co która robi? Oczywiście. Ja jestem właścicielem. Pani? Menadżerem. Pani? Trenerka. Co do pani należy, do pani obowiązków? Do moich obowiązków należy dbanie o dobro restauracji, pilnowanie, żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało. A kuchnia? Kuchnia jest zarządzana przez panią kucharkę i też sprawdzam. A ktoś zna się na kuchni greckiej? Testowaliśmy różne przepisy. Pani Sobinka była w Grecji na urlopie. Słabo. A pani, która właścicielka dba o wszystko, to pani o co dba? Ja się zajmuję ogólnie wszystkim. Grafikiem, personelem, zamawiam towar. Jak się nazywają oliwki greckie? Najbardziej ulubione przez wszystkich na świecie. Nie mam pojęcia. A pani wie, jak się nazywają? Nie, niestety. Jak się Ja też nie mam pojęcia. Dwa wino greckie to, które najczęściej Grecy piją. Słucham, może pani wie? Nie mam pojęcia. Ja również nie mam pojęcia. Jakie ciasto jest znanym ciastem greckim, na podstawie którego robi się wszystkie przystawki i deser? Trzy owoce. Szarlotka. Z których słynie? Grecja. Na pewno winogrona. A co nie? Nie wiem. Dramat. Orzechy. Nie znacie absolutnie żadnych podstaw. Pani jak może sprawdzić towar, skoro się pani na tym nie zna? Sprawdzam na tyle, ile się znam. Drogie panie, mamy duży problem. Czuję się nie najlepiej. Mało przyjemne, jak jest wszystko skrytykowane.
ale gdybyśmy się znały tak dobrze, to byśmy nie potrzebowały pomocy. Ciasto się nazywa filo. Ciasto warstwowe wykorzystywane w kulinarii wschodniej i bałkańskiej. No, z tego robi się te takie fajne trójkąciki z fetą, na przykład ze szpinakiem. Lekcja się przyda. Egzamin czeka za to sałatkę. Była nieoryginalny ser feta, najgorszego rodzaju. Używamy... A ja jadłem oryginalny ser feta z Grecji i powiem wam, że to nie smakuje mi. Mi bardziej smakuje ten polski ser feta niż grecki. Więc to wszystko zależy komu, kto jakie ma gusty. Takich produktów, jakie nam dostarczają. Ja wiem, że feta powinna inaczej smakować. Brak papryki i tej ilość sałaty amerykańskiej, lodowej. W sałatce greckiej nie ma sałaty, a oliwki są czarne, a powinny być kalamate. Ja widzę oliwek. A co w sercu, to na widelcu. Skoro piec wciąż grzeje, oprócz musaki podgrzewać będzie chlebek. Na naukę nigdy nie jest za późno. Sos tzatziki również jakby gęstszy. Czyżby atak szerszeni miał wyjść restauracji na dobre? Chleb jest mrożony, czuję się. Tzatziki nie jest złe, ale ilość jest tak minimalna. A to jest coś, co jest tanie, tego się daje więcej. Gotowa jest musaka, dziś prosto z piekarnika. Ale czy to wystarczy? Jaki jest najbardziej znany owoc grecki? Figi. Co dalej? Melony, arbuzy. Brawo. Dekoracja jest po prostu szok. Ziemniaki są zdębiałe. Nie można ich w ogóle przekroić. Bakłażan jest surowy, a mięso jest jak dla kota z puszki. Tak pomielone. Do tego ilość cynamonu przekracza wszelkie ilości, jakie jadłam w jakimkolwiek cieście. Tragedia. Chcę stąd wyjść. A jednak trzeba zjeść tę żabę. W roli ostatniej deski ratunku albo gwoździa do trumny wystąpi typowy grecki szaszłyk. To się nazywa suzuki, tak? Tak. Turówka z kapusty bardzo grecka. Okropne zioła, tak źle dobrane, że zabiły to mięso. Jest to kolendra mielona, której praktycznie w Grecji się nie daje. Ten ryż jest smaczny, chociaż to jest mama łyga. Jak można prowadzić restaurację grecką bez żadnej wiedzy na ten temat? Więcej wie kelnerka, która po prostu jest rozgarniętą osobą niż wy. To jest straszne. A tu również menedżerka, która nic nie umie. To jakiś żart? Pani menedżerka dla mnie od jutra może nie pracować. To jest chore, chore. Ja mówiłem, że tak będzie. Ja mówiłem, że na to będę jako pierwszą wywali z tej pracy. Jednak już trochę obejrzałem tych kuchennych rewolucji w swoim życiu i już Magdę Gessler już znam. No nigdy nie było przypadku, że trzeba było restaurację zamknąć, bo nie ma produktów czy ludzi. No wydaje mi się, że nie jest ze mną aż tak źle, jak mówi to pani Magda. Nadchodzi pora, by przyjrzeć się kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale śmierć tłuszcza. Mów, frytownica to wam działa na full. Brudna, przepalona. To jest tragedia, już widzę. To jest niejadalne. Ta szyneczka to po prostu szyneczki nie widziała. Znaczy jest kostka sojowa. Widzę oszczędności totalne. O, kreski greckie. Rokuły otwarte. Jeszcze jednym roku otwarte. Warzywa nie zostawia się otwartych, dlatego że w tym momencie one się utleniają i są niejadalne. Kto dał te przepisy na kuchnię grecką? To kiedyś szef po prostu te przepisy z panią menadżer z jakiegoś tam internetu ściągnął i my według tego pracujemy. A któraś z was była w Grecji na wakacje? Tak, byłam ja. I co? No nie przypomina to naprawdę. Wiem, że kolendra tam też nie wyczuwałam. Nie istnieje. I grillowane warzywa są. Dokładnie. Czy faszerowane papryki. Ale pani menadżer kazała korzystać tylko z tych przepisów, które tak, dała. Nie tak, pozwoliła tak. Pani robić tego, co pani nie, chce, tak? Nie. Najbardziej żal jest tych pań, które tam dostają opierdol za wszystko. Bo to nie jest wina w ogóle, bo oni dają z siebie 110%, tylko nie mogą się wykazać, bo pani menadżer mówi, że nie i koniec, ma być tak, jak ona myśli. Niestety. Masakra. Ale to nie jest nasza
Pipina i Wąka. Ja tych zakupów nie robię, ja tych przepisów nie robiłam. Przepisy są złe. Kolendry się w ogóle w Grecji nie używa. Tak jak też mówiłam, że nie używa. Kapusty się też surówki nie używa. Emilia miała wszystko w dupie. Najważniejsze, że kasa się zgadza w niej w portfelu, a dalej to niech tam się wszystko. Panie z kuchni mówią, że są zmuszone do robienia przepisów wziętych przez panią menadżer z internetu. Że one same mają jakąś swoją wiedzę, której nie mogą używać, ponieważ tamta pani im tego zakazuje. A na dodatek ja przed przyjściem tu dostałam taki list. Witam serdecznie Pani Magdo. Jestem osobą, która swego czasu miała styczność z tym lokalem. Moim zdaniem największym problemem jest osoba Pani menadżer. Zamiast dbać w 100% o dobro lokalu, wykorzystuje swoją pozycję. Gdy trzeba wywieźć pizzę, stwierdza, że akurat w tym momencie trzeba ją gdzieś zawieźć, co powoduje opóźnienie w dostawie. Powinna dbać o opatrzenie, a nawet nie orientuje się, jaki towar jest na stanie. W obecności właścicielki potrafi nic nie robić, wówczas gdy właścicielka pomaga na zmywaku. Nie wie, jak przygotowuje się potrawy, a potrafi wtrącać swoje 3 grosze, puentując. Osoba ta jest nieszczera, kłamie, widzi tylko czubek własnego nosa, uważa się za wspaniałego menadżera, a tak naprawdę spędza tam tylko kilka godzin dziennie, udając, że pracuje. A to zaraz się okaże, że to nie był, to jakiś były pracownik, to był, tak, naprawdę, ale który nie lubi tę panią menadżer i od tego zapytania nagaduje na nią, żeby ją zwolnili. A tak naprawdę ta pani menadżer wszystko robi, wszystko ogarnia i tylko pani szefowa nic nie robi. To dopiero będzie plot twist. Ja to widzę. To jest pani wina. Pani sobie kopie grób. Sytuacje, które zostały przedstawione w liście, w większości zauważyłam sama wykorzystywanie samochodu do celów prywatnych. Emilka mówiła, że jest w pracy kilkanaście godzin dziennie, gdzie to jest fizyczną niemożliwością, bo wiem, na którą godzinę przyjeżdża do pracy, bo są kamery. Dlaczego pani ją trzyma? Prywatnie jest zupełnie inna. My się znamy na stopie prywatnej dosyć długo. Co nigdy nie zdaje egzaminu? Dosyć długo mnie tutaj w restauracji nie było. Ja urodziłam wcześniaka skrajnego, córeczkę i powiedziałam, że dla mnie jest najważniejsze moje dziecko. Było założenie, że zajmuje się tym wszystkim pani menadżer. Eksperymentować z czymś, o czym pani menadżerka przede wszystkim nie miała zielonego pojęcia, to jest narażać ludzi na oszustwo. Też prawda. Jestem szczerze zażenowana ich brakiem wiedzy na temat kuchni greckiej. Będę musiała pomyśleć nad praktycznym rozwiązaniem. Mam plan na tę restaurację. Jeśli załoga się postara, to będą mieli sukces. Pani Magdo, powiem tak. Ja bardzo cenię Emilkę. Ratuje dużo sytuacji. Miała okres czasu dosyć długi i nie zrobiła nic z tą restauracją. Wydawanie pieniędzy w błoto osłabia pani sytuację, a ona się do tego po prostu nie nadaje. Zaskoczyło mnie to bardzo. Wynajmuje pani menadżerkę, która ma się tym zająć. A ona to zlewa, a wy się przyjaźnicie. I uważam to za bardzo toksyczny związek. Chce pani mieć pieniądze, czy chce pani mieć towarzystwo? Zdecydowanie nie chciałabym dokładać się do tej restauracji. No to niech pani się zdecyduje. Bardzo ciężka sprawa, powiem pani Magdo. Możemy poprosić panie z kuchni. Zobaczymy, jaka jest ich opinia. Dobrze. Magda Gessler, postulat ma prosty. Ja nie widzę tu pani menadżerki, bo nie spełniła dotąd swojej roli. Ja nie wiem, czy się panie ze mną zgadzają. Szczerze. Ja lubię Emilię, w pracy może mniej, prywatnie bardziej. Chodzi mi o pracę. Chodzi mi o to, żeby uzdrowić to miejsce. Zacznijcie mówić, no. No racja. Te kobiety są tak miłe, że aż im się nie chce nagadywać na tą Emilię. Na tyle są oni mili. Ja, ma pani rację. Widzimy, jak jest. No Emilka, no nie kocha pracy, no. Co mam więcej powiedzieć? No tak, nie. Czasem z nią jest trudniej niż bez niej. Kiedy ludzi jest tutaj na sali dużo, przychodzi, chce jeść. Sprzątać też nie lubi. Naprawdę nie zna się na gastronomii też. Lista zakupów. Coś nie zamówi, albo gubi listy. Ty byś ją przyjęła do swojej restauracji jako menadżerkę? Nie. A ty? Nie, nie. Jesteście zdecydowanie na nie. Nie. Kończysz sprawę z panią Emilią? Trudne rozmowy. Mam to takie rozmowy. Musiałam podjąć bardzo trudną decyzję, która boli. Nie mam zamiaru się bronić. Każdy może mieć swoje zdanie i może je wypowiedzieć, więc
Ja zostawię swoje dla siebie. I teraz sobie wyobraźcie sytuację. Przed kuchennymi rewolucjami ty sobie pracujesz w restauracji, jesteś menadżerem, zarabiasz dużo, tak mi się wydaje, dużo pieniędzy, masz spokojne życie, usadkowane, masz przyszłość. I przychodzi Magda Gessler, mówi, ty jesteś zwolniona, nie masz pracy, nie masz pieniędzy, nie masz nic i... Nagle z dnia na dzień ty masz zupełnie inne życie, masz dużo większych problemów, musisz szukać pracy, musisz martwić się, co będzie jutro i tak dalej. Ja tak Magda Gessler lubi robić problemy. Jak myślicie, co tu będzie? Jaka kuchnia? Grecka. Brawo. Nazwa będzie Kalamata, czyli region w Grecji, gdzie jest najwięcej oliwek. Takie też będą kolory, bakłażana, oliwek i figi, czyli będzie fiolet z zielenią. Nasze menu będzie polegało na tym, że będzie sałata z prawdziwą fetą. Będą oliwki kalamata, pieczona papryka, arbuz, kilka gatunków pomidorów, potem zupa będzie na baraninie z ziemniakami, z pulpetami, z mięsem baranim, zagęszczona jogurtem, sokiem z cytryny i żółtkami. A na drugie danie będą kotlety jęgnięte z rusztu i również faszerowana papryka ryżem i ziołami. Czy wam się podoba? Tak. Tak. Bardzo fajny plan na restaurację pani Magda nam przedstawiła. Podoba mi się kuchnia grecka i takich restauracji na Śląsku jest bardzo mało. Ktoś umie kroić mięso? Nie mam problemu. Pisz, jak wyglądają kotleciki jęgnięce. A cała reszta ma rosół. Kotleciki też fajnie, gdyby były trochę podmarynowane. Ja mnie zanurzyła w jogurt roztarty z czosnkiem i sokiem z cytryny. Polecenia warto zapamiętać. Zapraszam. Zwłaszcza, że atrakcji będzie dzisiaj więcej. Po wielu emocjach i stresie Magda Gessler postanawia rozluźnić atmosferę. Proszę się ustawić w krąg. I teraz zabawa polega na tym. Bierzemy arbuza i rzucamy między sobą. Ten, któremu pęknie, musi tego arbuza z rękoma do tyłu jeść. Podnieś go z ziemi i z ziemi go zjeść. To będzie twoja kara, jeżeli puści tego arbuza. Buzią do końca, wypluwając pestki. W ten sposób poznacie najbardziej sławny owoc grecki, którym jest arbuz. Ponieważ wczoraj były duże zaniki pamięci. Wychodzimy na dwór, okazuje się, że będziemy grali w grę. Rzucanie arbuzem. Hej! Nie we mnie wszyscy! Ja bym tak brał, tak bym rzucał. Ja bym w ogóle rzucił tym arbuzem panie Magdę Gessler i później bym powiedział, no to teraz ręce do tyłu i proszę jeść arbuza. Wiedziałam, że pani Magda ma takie szaleństwo, że arbuzy będą latać. O, tak niedobrze. Proszę wziąć tego arbuza. I proszę do stołu, obie panie. Chwila nieostrożności wystarczy, by zasłużyć na słodką karę. Bardzo lubisz arbuza, chcesz go bardzo zjeść. No, dawaj. Smacznego. Go. Ej, nie rybuś, nie rzucaj jakoś treść. Ale się nie rozwalił jeszcze. Idziecie obaj. Już wiecie, jak smakuje arbuz. No tak, tak. Na końcu. Dawaj. Kochani, znacie smak arbuza? Ja wam mówię do widzenia, do jutra. Do widzenia, dziękujemy. Dziękuję z wami solidarnie. W tej grze nie ma zwycięzców. Albo też są nimi wszyscy. Pycha. Pośmialiśmy się, powygłupialiśmy się, było wesoło. No, to było potrzebne, żeby się odstresować. I zabawa z arbuzami rozładowała całą złą energię w zespole. Teraz łatwiej będzie zerwać z przeszłością, by przyszłość ujrzeć w jasnych barwach. Wielki szyld obwieszcza wielką zmianę. Przemiany przechodzą także wnętrza. W kuchni gotowy jest wywar z baraniny oraz mielone mięso jagnięce. Młody Dawid przygotowuje kotleciki jagnięce, które będą się marynować w cytrynowym jogurcie. Do menu trafią też w końcu arbuzy. Dziś wraz ze mną do tej restauracji zawitają prawdziwe, pyszne greckie smaki. Od słów do czynów przejść dziś trzeba prędko. Pani Magdo, chciałam przedstawić moją córkę Magda. Bardzo mi miło. Ten ryż zaczął puszczać skrobie. Nie wiem, czy mu się tak pokleił.
Dobra, ryż robimy od nowa. Ja wiem, czemu się pokleił, bo za dużo wody było. I do tego się pokleił. Dobra, ryż robimy od nowa. Wam pokażę tajemnicę tego ryżu. Dużo czosnku. Ryż, żeby się nie kleił, przede wszystkim musi mieć dużo oliwy. Ten olej musi nabrać smaku. Żeby zamknąć ryż i żeby on nie wypuszczał tej sprawy, robi się ryż pilaf. On i tak wciągnie całą wodę, ale nie może się kleić, bo wtedy to by była mama łyga. I on trochę musi prażyć, jak będzie biały i trzeba go mieszać. Pokrócimy jeszcze drobno selera. Podrobimy tak. Pomidory sprawią, że on się ugotuje. Już. Tak. Poproszę jeszcze oregano. Oregano to jest jedna z najbardziej greckich przypraw, chociaż Włochy też mogłyby się o to kłócić. Tak, tak, stop, stop, stop. A na początku odcinka ona nie mówiła, że oregano nie istnieje w Grecji? Czy to mi teraz się coś myli i na jakiejś innej przyprawie mówiła? Bo już teraz zgłupiałem teraz na chwilę. Teraz cytruszkę i trochę papryki słodkiej, poproszę. Zostawić, aż się będzie gotować. Już pakujemy do papryk. Faszerowana ryżem papryka to klasyka greckiej kuchni. Na talerzach towarzyszyć będzie jagnięcinie. I na fulla 220. Zaczynam robić sałatę. Obok świeżych warzyw ważnym składnikiem sałatki ma być tego wieczoru arbuz. Poproszę oliwki. Oliwek kalamata zabraknąć nie może. Winegret. Oliwa z oliwek, sok z cytryny, otet winny, czosnek. Feta będzie oczywiście oryginalna, grecka. Proszę, jest sałata. I to jest nasza promocja. Jajka, feta i śmietana. To jest najlepsze. Wszyscy to lubią najbardziej. I na mniejszą temperaturę. Na promocję idzie Krysia, młoda kelnerka i młoda córka. Dziarskie trio wyrusza na ulicę Tychów. Dzień dobry. Zapraszamy Państwa na degustację. Pyszna grecka sałatka. Jesteśmy z restauracji Kalamata, dawna Zorba. Będziemy mieli kuchnię grecką. Pyszne. Super połączenie, słodkie. Ze słonem. Pyszna. Świetna. Z tym arbuzem. Bardzo dobra. Pyszna. Pełna Grecja. Na pewno skorzystamy. Przyjemność. Na przyjęcie gości już prawie wszystko gotowe. Widzieć zalążek letniego ogródka. No jest lepiej, jest. Jak zawsze Magda na wysokości wszystko robi do high level, mega ładnie, na pewno. Jakbym kiedyś otwierał restaurację, to na pewno zaproszę Magdę do siebie, żeby pomogła mi z wystrojem. Gotowa jest sałatka z oryginalną fetą i arbuzem. Brak Emilii był widoczny. Brakowało mi osoby, z którą mogę porozmawiać. O, pani Emilii, chyba nikt nie myślał, tylko się skupiał nad pracą swoją, żeby to wszystko dobrze wyszło. A jak wyszło? Już zaraz ocenią pierwsi goście Kalamaty. Bardzo oryginalna nazwa, świetny wystrój, przypominający Grecję, można poczuć się jak na wakacjach. Świeże kwiaty, świece, naprawdę to nadaje klimatu. Ucztę otwiera sałatka z prawdziwą fetą i arbuzem. Sałatka wyborna, mój faworyt w dzisiejszym dniu. Bardzo mi smakowała. Połączenie arbuza z sałatką grecką wyjątkowo unikalne. O, i białe. Kolejna tradycyjną zupę cytrynową z jagnięcymi kuleczkami. By docenić połączenie smaków, potrzeba krótkiej chwili. Nie jestem zwolennikiem zup, a ta chyba jest jednak najlepszą, jaką jadłam w ogóle w swoim życiu, także coś zupełnie niespotykanego. Oryginalny, rześki, niepowtarzalny smak. Dodatkowo to mięsko, ta jagnięcina, bo przepyszne. Polecam. Palce lizać. Jakie piękne papryczki. Daniem wieczoru będą kotlety jagnięce i papryka nadziewana ryżem pilaf. Ich zapachy momentalnie rozchodzą się po sali. Posalona? Posalona i papryczka. Zapraszam z talerzami. Kotleciki jagnięce i papryka faszerowana. Kotleciki wyglądają na delikatne i tak też powinny smakować.
przepyszne mięsko. Odchodziło od kości, mięciutkie, smaczne, idealnie doprawione. Papryka bardzo fajnie doprawiona, upieczona, w idealnym stopniu pieczenia. Kochani, bardzo dziękuję. Pani Krysia się musi dużo nauczyć, że włożyła w to dużo serca. Dziękuję, to było pyszne jedzenie. Dziękujemy. I temperatura, i kolacja były dzisiaj prawdziwie greckie. Bistro Kalamata uważam za otwarte. Tańczymy. Ciekawe, no jak długo będzie to Bistro Kalamata otwarte. Chociaż pani Krysia jest pracowita i może będzie jednak długo otwarty. No, się przekonamy na koniec odcinka. Bardzo się cieszę z efektów rewolucji. Jedzenie jest znakomite. Po krótkim odpoczynku weźmiemy się do pracy ze zdwojoną siłą. Bistro Kalamata ponownie w Tychach. Ciekawa jestem, kto rządzi Kalamatą i czy warto tu przyjść na kolację? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest jakieś wolne miejsce? Jest wolne miejsce, zapraszamy. Jest. Przy kiblu. Klimatyzacja. O! Poproszę sałatę grecką, chciałabym zupę z kulkami z jagnięciny, a potem tamber jagnięcy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Magdo, proszę, czekadełka podajemy naszym gościom. To jest naleśnik z mięsem baranim. Do tego cacyki i oliwki z serem feta. Smacznego. Bardzo dobry początek. Proszę bardzo. Sałatka i pieczywko do tego. Smacznego. Pierwsza klasa. Jak smakuje? Dziękuję, bardzo pyszne. Bardzo się cieszę. Ona podchodzi do tych ludzi i się pyta, jak smakuje. Jak tylko oni powiedzą, że nie smakuje, ona bierze za głowę i w talerz. A teraz? Teraz jak smakuje? I wtedy już Wiara się boi powiedzieć, że nie smakuje i mówią, że bardzo smaczne. Staram się radzić sobie i wydaje mi się, że radzę sobie dobrze. Znalazłam dostawców, wynegocjowałam ceny. No jedzenie jest tego warte. Początek wydawał się ciężki, bez Emilii. Teraz dajemy sobie radę bardzo dobrze. Dostawy działają bez zarzutu. Kuchnia pracuje bez zarzutu. Obowiązki przejęłam ja. Ładnie to wygląda. Bardzo się cieszę. Ja wiem, że mam dostawiam bardzo dobre przepisy, ale są naprawdę powtórzone idealnie. Kuchnia jest na piątkę z plusem. Co nie mamy z mikrofonem Magdy? Czemu Magda tak brzmi źle? Coś tam chyba, albo na postprodukcji coś tam źle zrobili, nie wiem. Bardzo pani dziękuję. Poprosimy panie z kuchni. I młodego. Tak, dobrze, oczywiście. Dobra. Dzień dobry. No, brakuje mi pani Sabiny. Pani Sabina się zwaliła. Dlaczego? Bo Emilia wróciła. Jakoś Sabinka nie odnalazła się w tej nowej rzeczywistości. Ciekawe, bo najwięcej ze mną gotowała. Prawda? O czym tak. Z niego nie rozumiem. Co się stało? Pani Sabina była zmęczona. Do tego doszły problemy ze zdrowiem. Przemęczenie też. Za dużo na głowie. Zespół w każdym razie zdał egzamin na piątkę z plusem. Bez pani Sabinki, więc moje gratulacje. No, dziękuję bardzo. To jest prawdziwa Grecja w Polsce. Ja? Pierwszy raz wiem tak dobrze po Grecji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czuję się świetnie. Wszystko się udało, smakowało i przed nami ogrom pracy, z którego się bardzo cieszę. Krysia rządzi i to czuć. Chciałam Grecję, mam Grecję. Pyszną. I to w Tychach, w Polsce. A teraz sprawdzimy, czy tak pani Krysia się cieszy, czy nie, bo sprawdzimy, czy ta restauracja się nadal działa. I to jest, jak się nazywa? Zapomniałem. Co jest ze mną? Co ja mam z pamięcią? Nie pamiętam, jak ta nazwa się nazywa. Ta knajpa się nazywa. Kalamata chyba. Kalama... Dobra, muszę wejść jeszcze raz z powrotem, żeby zobaczyć. Kalamata, no.
Czemu mam Facebooka po chińsku? Co jest? Czemu ja mam Facebooka po chińsku? Jak to zmienić język? Co jest? Ja nic nie rozumiem. No jak ja widzę tutaj na Facebooku, to jest napisane, że oglądałem dzisiaj ten odcinek, chciałem się wybrać teraz weekend, a to taka informacja, czy ktoś wie, dlaczego zamknęli. I tak nie znalazłem czemu. Dobra, nie wiem czemu jest zamknięta, ale wiemy, że jest zamknięta. Nie poszło pani Krysi, niestety. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że obejrzeliście cały odcinek do końca, że zostawicie łapkę w górę, zaabsorbujecie ten kanał i widzimy się już wkrótce. Cześć.